Dzień piąty. Oprawy sumienia dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i farmaceutów. Z listu papieża Franciszka Patris Corde. Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym cudem, dzięki któremu Bóg ocala dzieci i jego matkę. Bóg działa, ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza, tak aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego. Święty Józef urządził odpowiednio stajenkę betlejemską, aby mogła być miejscem bezpiecznych narodzin Dzieciątka Jezus. Módlmy się, aby pracownicy służby zdrowia na wzór przybranego Ojca Jezusa byli odważnymi współpracownikami planu stworzenia, którzy czynią medycynę miejscem bezpiecznym dla każdego człowieka, szczególnie tego najbardziej bezbronnego. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Ozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, módl się za nami. Podporo Rodzin, módl się za nami. Pociecho Nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo Chorych, módl się za nami. Patronie Umierających, módl się za nami. Postrachu Duchów Piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki, Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae. O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawy życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia. Mężczyzn i kobiet, ofiar nieludzkiej przemocy. Starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę, przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości, na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. To wielka pokusa zostawić swoje sumienie i dekalog za drzwiami gabinetu lekarskiego albo wykluczyć wiarę z pewnych dziedzin swojego życia, w tym z pracy zawodowej,
i zepchnąć ją na margines życia prywatnego. W pracy lekarza, pielęgniarki, położnej, farmaceuty uczciwość, wierność wartościom zawodowym, własnemu człowieczeństwu i przede wszystkim Bogu zostają dramatycznie wystawione na próbę. Często, wiele razy każdego dnia. Przerwać życie dziecka nienarodzonego? Zadać śmierć osobie starszej? Bo jak niektórzy mówią, tak zwana jakość jej życia jest niska. Sprzedać w aptece środek poronny. W każdej takiej sytuacji stajemy nie tylko przed pacjentem, ale i przed samym Chrystusem. Czy potrafimy być dla Niego jak bohaterowie Drogi Krzyżowej? Szymon z Cyreny, Weronika, Józef z Arymatei i Nikodem? Powołaniem wszystkich pracowników służby zdrowia jest pielęgnowanie ludzkiego życia w najbardziej kruchych momentach. Choć może brzmi to patetycznie, pochylanie się lekarza nad człowiekiem w stanach granicznych jest praktyczną realizacją Bożego Ojcostwa. Bycie lekarzem to więcej niż zawód. To powołanie, by być blisko dzieci, ich mam, które oczekują narodzin dziecka. To jest powołanie, by towarzyszyć tym, których cierpienie przygniata i wyniszczy. Lekarz jest sługą, nigdy nie był panem życia i śmierci. Ale kiedy zabraknie Chrystusa, przestaje stać na straży życia i wchodzi w rolę wykonawcy usług medycznych. Profesjonalizm rozumie wtedy jako wyzbycie się refleksji etycznej. Antykoncepcja, aborcja, eutanazja in vitro to towar na zamówienie, który ma dostarczyć. Ale niestety ofiarą jego niewłaściwego wyboru są zawsze dwie osoby. On sam i pacjent, którego życia nie chroni. Bo nie będzie awansu, bo nie będzie pensji, bo nie będzie premii. Najtrudniejszą pracę wykonujemy zawsze w własnych sercach. Kiedy codziennie wybieramy między życiem a śmiercią. Tym, co chroni zdrowie i życie naszych pacjentów, jest klauzula sumienia, na którą powołujemy się nie dla własnej wygody, ale z miłości do drugiego człowieka. W 1980 roku w prestiżowym czasopiśmie medycznym grupa naukowców napisała: szczęśliwie wkroczyliśmy w okres, w którym płód może być uznany za naszego drugiego pacjenta do leczenia. Uważamy, że to są najciekawsze czasy do wykonywania tego zawodu. Kto jeszcze kilka lat temu mógłby przypuszczać, że moglibyśmy służyć płodowi jako lekarze? Słowa te, zapisane 41 lat temu, mogłyby być współczesną przysięgą Hipokratesa. W świecie, który dzieli ludzi na godnych i niegodnych życia, musimy ją odkryć na nowo.